Umowa już podpisana. W maju rusza budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ulicy Strumykowej. Inwestycja jest bardzo ważnym momentem dla władz miasta i była długo wyczekiwana przez sportowców oraz adeptów. Zaczynamy budowę bieżni lekkoatletycznej 400-metrowej, 4 tory na prostej 300-metrowej, 6 torów, skocznia w dal, do tego delikatna modernizacja boiska, płyty głównej piłkarskiej, bo tak jest też potrzeba i wymóg. No i zacznie się dziać po długim weekendzie. Nasza gnieźnińska lokalna firma Greenboot wchodzi na teren budowy. I kolejny punkt programu wyborczego, gdzie mówiłem i umawiałem się z mieszkańcami, że taka bieżnia powinna powstać, powstaje. Myślę, że środowisko biegowe, a sam do niego się zaliczam, jest bardzo liczne w Gnieźnie, dobrze zorganizowane i ta bieżnia była wyczekiwana przez wiele, wiele lat. Zresztą wsparcie, jakie miałem od Komisji Sportu, od radnych, przede wszystkim z mojego klubu Kalica dla Pierwszej Stolicy, było bardzo mocne i wszyscy mówiliśmy jednym głosem, że ta bieżnia musi powstać. Trochę perturbacji było związane z tym, że przetargi, które organizowaliśmy do tej pory, wychodziły za wysoko. Czyli te możliwości finansowe były nasze ograniczone. Wspomnę, że to było 9 milionów, de facto skończyło się na 6 milionach. No ale co też mnie bardzo cieszy i co jest bardzo pozytywne, 1 000 000 złotych dostaliśmy dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na tą bieżnię. To ważne, aby tą bieżnię realizować właśnie z tym dofinansowaniem. Bieżnia lekkoatletyczna przede wszystkim będzie wykorzystywana przez gnieźnieńskich lekkoatletów. Wspomniał Pan o trzech klubach. Jest to klub sportowy Altom, międzyszkolny klub sportowy Gniezno i klub sportowy Atleta, ale to także obiekt, który będzie mógł być wykorzystywany przez wszystkich amatorów, którzy na co dzień uprawiają rekreacyjnie bieganie. Ja się niezmiernie cieszę, że baza sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji zostanie wzbogacona o kolejny profesjonalny obiekt, tak bardzo oczekiwany od lat przez mieszkańców, ale przede wszystkim właśnie przez sportowców. Szczególnie skupionych wokół klubów sportowych, ale również tych najmłodszych dzieci, młodzieży, a także rodzin, którzy czasami szukają miejsc do potruchtania. Obiekt zlokalizowany przy ulicy Strumykowej będzie wybudowany zgodnie z wymogami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a także Międzynarodowej Federacji World Athletic. Uzyskał 7. kategorię, gdyż obok obiektu bieżni pojawi się tutaj także skocznia do skoków dal. Będzie można na nim organizować imprezy lokalne, miejskie, a także powiatowe i dla tej klasy obiektu ta nawierzchnia poliuretanowa, która się tutaj pojawi o nazwie Sandwich, jest jedną z lepszych w tej kategorii obiektów. Zaczniemy od prac infrastruktury podziemnej, tak, czyli przeróbki kanalizacji deszczowej, instalacji nawadniania, instalacje elektryczne, ponieważ obiekt jest jakby ma być oświetlony. Następnie przystąpimy do przebudowy całej płyty boiska plus nawierzchni poliuretanowej. No i tak to będzie wyglądało w ten sposób. Generalnie mamy w planie jakby jak w najszybszym okresie wykonać wszystkie warstwy pod poliuretan z tego względu, że tak jak tu prezydent wcześniej wspominał, no trzeba uzyskać odpowiednie warunki wilgotnościowe, aby móc w ogóle tą nawierzchnię ułożyć, tak, poliuretanową. No oczywiście w międzyczasie też musimy przygotować odpowiednio nawierzchnię płyty boiska pod rozgrywki, które mają wrócić, tak, gdzieś przypuszczalnie w przełomie wrzesień-październik, tak, no jeżeli to oczywiście będzie wszystko możliwe i wszystkie warunki jakby pogodowe na to pozwolą. Przenosimy się na górne boisko treningowe ze szczuszczą nawierzchnią i tam będą jakby to będzie odbywały się treningi w tygodniu i oczywiście mecze ligowe, które zostały nam teraz w fazie rozgrywek rundy jesiennej, 3 spotkania, a oczywiście no bez udziału kibiców z tego względu, że nie mamy tam trybuny i możliwości no jakby to będzie odgrodzenia kibiców od rozgrywających zawodników mecz. Będzie to kolidować z tymi drużynami, które tam trenują na co dzień? Tak, no bo to ograniczy w pewnym sensie, no wchodzimy w godziny treningowe też dzieci i młodzieży, której mamy też sporo. W tej chwili 460 dzieciaków jest u nas, trenuje w klubie. No to też w pewnym sensie musimy to wszystko jakoś tam pogodzić, wydłużyć też na pewno godziny treningowe do późnych godzin gdzieś tam wieczornych. I no tutaj będziemy musieli szukać rozwiązań tak, żeby no to przetrwać ten trudny okres, ale to taki jest trudny okres pozytywny, no bo za chwilę będziemy się cieszyć z nowego, fajnego obiektu i myślę, że to jest najbardziej pozytywne z tego całego wydarzenia, tej inwestycji tutaj.
Bieżnia ma zostać oddana do użytku najpóźniej do końca października tego roku.